Witam moi drodzy, dzisiaj zabieramy się, słuchajcie, za mycie dachu i kostki. Nasza kostka ma już 1,5 roku, a dach, nie wiem, z 4 lata, może już 5 rok leci, jakoś tak. Teraz jest dosyć duże słońce, co prawda mamy rano i nie będzie tego widać na dachu, natomiast pokazywałem wam wcześniej, niestety to jest północna strona, więc siłą rzeczy zbiera się jakiś taki osad, mech, nalot zielony. Tutaj na tych pierwszych dwóch dolnych rzędach. Z tej strony nie, no bo tutaj już jest wschód, więc jakby tylko ta strona jest bardziej narażona. Jeżeli chodzi o kostkę, no to zobaczcie, jest w takim stanie, a nie innym. Generalnie powiem wam, że ten siwy, szary kolor nie jest jakoś bardzo problematyczny, ale na pewno gdyby był melanż, byłoby o wiele łatwiej utrzymać to w czystości. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no my mamy niestety drogę taką utwardzoną, polną, więc no siłą rzeczy zobaczcie, jak to wygląda. Cały czas jest nawożony jakiś piach, jakieś kamienie, leci z drzew, no tego nie ogarnę. No, teraz powiem wam, jest syf potężny, bo bardzo długo nic nie ogarniałem, nawet nie zamiatałem, czekałem po prostu, żeby zabrać się za to porządnie. No więc jest jak jest. Jeżeli chodzi o wykonanie, tak jak mówiłem, kostki, no to pojawiły się jakieś górki, doliny, to o tym pisaliście. Ja też mówiłem, że nie jestem zadowolony z naszego wykonawcy, no i się potwierdziło, natomiast woda i tak spływa, więc nie ma tragedii. Wrasta, tutaj pojawia się już mech, w ogóle spsikałem już wszystko, znaczy wszystko. Spsikałem tylko dach i tutaj tą część taką zacienioną już wam pokazuję czym. Nie mam żadnej pianownicy i tak dalej, mam amatorski sprzęt. Tenzi Moss, czymś takim spsikałem zwykłym opryskiwaczem. Teraz będę sobie czekał z pół godzinki. Jakieś takie brudniejsze plamy, które tam miałem, spsikałem już wczoraj, więc 24 godziny. Gdzieś tam pojawia się rdza, więc jeszcze krwawą felgą potraktujemy to w tym materiale. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Jeżeli chodzi o samą kostkę, to jest Ideo Polbruk, szara. Pojawiają się jakieś takie wykwity może, ale to generalnie nie jest jakoś bardzo widoczne. Widoczne natomiast, oprócz piachu i wyrastającej trawy i mchu, tak jak możecie tutaj na przykład zobaczyć, hop, 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 to widać strasznie opony, ślady opon. No zobaczcie, to nie jest brudne, to jest po prostu taki ślad po gumie. Tak samo gdzieś tam rowerem wcześniej jeździłem, to też dookoła, o, możecie tutaj zobaczyć bardziej, mam nadzieję, że to na kamerze będzie widać, tutaj w tym miejscu. Więc takie ślady są widoczne, tego się nie spodziewałem, szczerze wam powiem. No i kolejna sprawa jest taka, że bardzo mi się podobały takie białe kostki, te takie, wiecie, granitowe i tak dalej. No ale tutaj to ja nie wiem, jak to utrzymać w czystości. I tak muszę coś wykombinować, słuchajcie, do tego, żeby pozamiatać te 160 m2, by się przydało, no bo jednak ten syf się zbiera, więc jeżeli macie jakiś motyw, co z tym zrobić, no bo wiecie, miotłą albo cały czas karczera odparać, myjkę, no to tak trochę średnio, nie? Także dzisiaj sobie polecimy dach, polecimy sobie całą kosteczkę, tak żeby było ładnie, pięknie i wspaniale. Mamy rano, słońce aż tak bardzo nie pali, mam jeszcze troszeczkę preparatu, więc później jak zauważę, gdzie trzeba będzie spsikać, to spsikam. Zmieniamy buty i łogin. Zobaczycie, jaki jest efekt końcowy. Tak wygląda kostka teraz. Zobaczcie, no tu jak się wchodzi z ogrodu, tutaj trawa też, pieseły latają. No to niestety tak to wygląda. A wczoraj umyłem taras. No ale to już jest oczywiście też naniesione przez psy, no siłą rzeczy, a teraz był zapuszczony mega. Teraz wygląda, uwierzcie mi, wygląda w porządku, natomiast są takie ślady gdzieś tam właśnie rdzawe, to też sobie potraktujemy, nawet nie wiem, to chyba od po prostu oprysku, tak mi się wydaje. Nad jakością tych płyt, no to rozmawialiśmy już wcześniej, wam mówiłem, jak to wygląda gdzieś tam od elewacji, trochę też ubrudzone, no tak już niestety jest, natomiast doczyściłem i wygląda to znośnie. Znośnie bym powiedział, no bo ładnie to dużo powiedziane. No i tutaj altankę też wczoraj wszystko wymyłem. Z altaną jest taki problem, no, że jest cień, więc niestety
to schnie bardzo długo, ale tu też po zimie był duży syf, teraz jest w miarę ogarnięte, także w porządeczku. Tak to się wszystko prezentuje, jeszcze trzeba troszeczkę ogarnąć tą altanę i będzie w porządku. Dobra, tyle chciałem wam pokazać, a teraz zabieramy się do roboty. Mejkę jaką mam, 170 barów Stalco, mam dyszę tą taką obrotową, nie mam żadnego talerza i tak dalej. Zobaczę jeszcze po tym razie, już mówiłem ostatnio, że zobaczę i nie kupiłem, szkoda mi trochę kasy, na gdzieś tam na chińskich stronach taki talerz tam 5 stów kosztuje, no a ten Mosmatic cały taki najmniejszy chyba około 1000 coś, więc no trochę mi szkoda. Jest jeszcze Stalco ma taki dedykowany talerz, no ale taką szczotkę talerz, nie wiem, niby opinie ma dobre, pomyślimy, zobaczymy. Wąż, prąd i lecimy. Tak by to wyglądało, słuchajcie, takimi rzeczami się nie przejmujcie. To potem sobie spłuczecie, domyjecie. Zobaczcie, ile tego syfu jest między kostką, a to przypominam, jest tylko pół roku, rok od ostatniego mycia. Zobaczcie, widać różnicę, na pewno widać różnicę, jaka była kostka, jaka jest teraz. No i ten mech cały sobie tutaj wypłukujemy, wyrzucamy, także spoko. Powiem wam, że tylko tutaj w tym miejscu tak naprawdę, miejscu reprezentatywnym, jeżeli można to tak nazwać, będę się tak tutaj skupiał i jedną kratkę przy kratce jechał. No muszę się pozbyć tego całego tutaj syfu, tej trawy, tego mchu, już zielone też było na kostce, więc tutaj ten kawałeczek robię sobie tak super dokładnie, a tam dalej już raczej się tym nie będę przejmował, będę tylko spłukiwał cały ten syf z grubsza, nie będę się jakoś tam bardzo spinał, bo by mi to 2 dni zajęło, a nie o to chodzi. Jeżeli będziecie robić coś takiego raz w roku chociaż i nie zapuścicie sobie tej kostki, no to myślę, że nie trzeba będzie wzywać żadnej firmy fachowca, żeby doprowadził wam kostkę do porządku. Także co? Piękną koszulkę ubrałem do takiej roboty. Lecimy. A dach udało się domyć też bez problemu. Powiem wam jeszcze na koniec, czy z tym Tenzimosem jest jakaś różnica, czy bez, jak to wygląda, ale szczerze wam powiem, że wczoraj zrobiłem pół tarasu z, pół tarasu bez i nie było żadnej różnicy. Także może trzeba mieć po prostu sprzęt do tego, bo tak to chyba bez sensu. Jak widzicie, skończone, wszystko umyte, tak to się, słuchajcie, prezentuje. Większość już sobie podeschła, gdzie nie, gdzie tak widzę, jeszcze jakaś trawa, jakiś mech został, ale myślę, że to i tak jest spoko. Cały piach, który tutaj był, cały syf został zgarnięty, kostka jest czysta, więc spoko. Teraz jeżeli chodzi o płyn, to powiem wam, że no jakieś tam takie bardziej mocne, większe zabrudzenia to spoko, ale generalnie jeżeli nie robicie tego profesjonalnie i nie macie zapuszczonej kostki, to myślę, że szkoda kasy, kupcie sobie lepiej flaszkę za to. A dach domyty, nie będzie tego pewnie widać, ale niebieski, zielony nalot zniknął, także spoko. Na kostce też wszystko poznikało. Można teraz pochować to wszystko. A i jeszcze jeden wniosek taki, że ostatni raz myłem bez koła. 150 m2 zajęło mi 3 godziny.
o 2 godziny za dużo. Dobra, słuchajcie, jeszcze a propos tej, no tak, tak, tej rdzy tutaj, o której wspominałem wam wcześniej. Kupiłem taki preparat z K2, z krwawiąca felga niby, tak się potocznie na to mówi. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Nie mam pojęcia, jak tego użyć, w sensie wydaje mi się, że po prostu użyję, odczekam kilkanaście minut i potem to z wodą bieżącą zmyję. Mam nadzieję, że to zda wtedy egzamin. Uciekaj. Na razie tylko w jednym miejscu. Zobaczymy, co się z tym wydarzy. I potem potraktujemy po prostu resztę tych takich rdzawych kropek. Minęły 3-4 minutki. Widzę, że tutaj jakaś reakcja zachodzi. Natomiast nie chciałbym, żeby została mi taka różowa plama na płycie, więc może po prostu spróbuję to teraz zmyć. Mam zwykłą wodę i szczotkę, więc zaraz zobaczymy. Ok, czyli moje obawy były tutaj bezpodstawne. Trzeba po prostu dłużej przytrzymać, bo jak widzicie, ta kropka się tutaj zmniejszyła. Natomiast potrzebuje preparat jeszcze troszeczkę więcej czasu, żeby się tym zająć. Czyli okejka. Jeszcze słuchajcie, postanowiłem dograć inne ujęcie innego dnia, trochę mniej słonecznego, żeby wam pokazać. Ten dach będzie na pewno o wiele ładniej, lepiej to widać. Jak możecie zauważyć, mam nadzieję, że widać domyte idealnie. A propos jeszcze tego płynu, myślałem na wtedy, jeszcze kostka była mokra, że ślady, tutaj stały jakieś donice i tak dalej, że to udało się zmyć. Jak widzicie, niestety się zmyć nie udało, więc te płyny, jeżeli korzystacie ze zwykłej myjki, to o kant tyłka rozbić, czyli potwierdziło się to, co mówiłem wcześniej.